tvpodkarpacie.pl. Szpitale to jedne z najważniejszych instytucji w każdej społeczności. Od ich kondycji zależy bowiem nasze zdrowie, a nawet życie. Nie może więc dziwić fakt, że jako media chcieliśmy uczestniczyć w posiedzeniu Społecznej Rady ZOS w Sanoku. Z sali zostaliśmy jednak wyproszeni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Myśmy się nie decydowali na dzisiaj na spotkanie z mediami. Mogę z Państwem później porozmawiać, jeżeli jest Państwa taka wola, natomiast radę społeczną byśmy... Ja rozumiem, a jest jakiś tak przepis, że nie mogą media uczestniczyć? Ale nie ma też przepisu, że media... Więc będziemy uczestniczyć. No, dlatego byśmy jednak prosili, żeby tutaj pozwolić na spokojnie porozmawiać. Mhm. My nie będziemy przeszkadzać. Będziemy cichutko sobie Państwa, staniemy. Ale z kim żeście rozmawiali? Na temat uczestnictwa. To znaczy z nikim? Znaczy, no to tym bardziej. No to... A jeżeli my mamy my sobie z boku tematy, na przykład, bo też być, i będziemy... Nie ma problemu, panie starosto. Na danych osobowych może policja chwileczkę trafić. Ja na razie materiałów nie udostępniam. Gorąca prośba. Ja rejestrować mogę. Państwo zaczekali, ja z Państwem poradzie społecznej, jeżeli jest taka Państwa wola porozmawiać. Natomiast proszę nam dać szansę spokojnie. My nie będziemy w żaden sposób przeszkadzać i wpływać na przebieg obrad. Prawo. Dobrze. Więc prosilibyśmy bardzo poczekać i jeżeli Państwo chcecie ze mną rozmawiać, jestem do Państwa dyspozycji, ale poradzie społecznej. To proszę, takim, znaczy no my nalegamy, że zostaniemy jednak. Dobrze? Ja też no tak. Ponownie. Ja przepraszam, tak chodzę w dyskusję. A w jakiej części tu będzie Państwo uczestniczyć? W tej roboczej części społecznej no rady. To się nie zaczęła i dziękujemy bardzo. No ale przybywać chyba możemy na terenie szpitala. Znaczy, powiem tak, na terenie szpitala za zgodą dyrektora. Ja nie chciałbym... Proszę zaproponować, co można podróżyć. Ja nie chciałbym tutaj, no mówię, w jakiś sposób tworzyć nie wiadomo jakiego problemu, ale no to jest tak, jak jest nieraz posiedzenie zarządu, rady nadzorczej, też media nie biorą w tym udziału. To jest identyczna sytuacja. No nie musimy tego, publikować, ale rejestrować możemy, prawda? Dlatego byśmy prosilibyśmy jednak o opuszczenie sali. No nie ma podstaw. Inaczej. Proszę Państwa, jeżeli Państwo chcecie wejść na teren zakładu szpitala, proszę złożyć podanie do sekretariatu. A jest to taka procedura, tak, że tak to wygląda, tak? Mhm. A jaką informację mamy, że Państwo przyszli tutaj, a po drodze nie filmowali pacjentów leżących na salach? A w którym miejscu jest taka procedura? W statucie szpitala czy w jakimś... Tak. Tak? Tak. Mhm. A w którym artykule moglibyśmy... W dotyczących funkcjonowania szpitala, w pomieszczeniach szpitala mogą przebywać te osoby, które uzyskały zgodę... Moglibyśmy gdzieś zobaczyć ten zapis? W tej chwili. Ja Państwu udostępnię, ale po radzie społecznej. Proszę nam nie rozwijać rady społecznej. Proszę nam umożliwić działanie. Nie wiem co. Znaczy, no, panie dyrektorze, z całym szacunku do wszystkich tutaj nie chcemy w żaden sposób bojkotować tych obradów. No nie, no spokojnie no, chcemy. Państwo, bo uniemożliwiacie nam. Ja Państwu mówię, że na terenie zakładu za zgodą dyrektora pan chce, żebym teraz panu dokumenty wyciągnął. Państwa, no bo ja nie znam dokumentów, a nie wiem, czy tak jest. Z panem dyrektorem cały czas, tak? Tak. Dyrektor, jako dyrektor szpitala podziękował Państwu za udział. A pan chce być na posiedzeniu. Ale pan dyrektor szpitala jest osobą niejako publiczną, sprawuje też... Panie dyrektorze. To nie jest szpital powiatowy, to nie jest prywatna... Macie sprawę do pana dyrektora, proszę bardzo opuścić, wyjść, porozmawiać, a trafili Państwo do innej instytucji, gdzie pan dyrektor nie jest przewodniczącym tego spotkania i nie wiem w ogóle o czym rozmawiać. Panie starosto, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest, proszę pana, tego to typu, proszę zadzwonić. Ja nie wiem, z kim rozmawiam. Mateusz Pniewski, portal Esano. Dziękuję bardzo, że pan się przedstawił, bo ja nie wiedziałem, że ludzie dobrze, że pan przyniósł torbie, nie wiadomo, że wybuchnie. No to proszę zadzwonić na policję i niech mnie policja przeszuka. Proszę zadzwonić. A ja może zadzwonię, żeby wyprowadzić, jeżeli pan dyrektor widzi podstawę prawną, że państwo w żaden sposób z nikim nie uzgadniali wejście. Ja nie mam żadnej gwarancji, że pan idąc tutaj nie filmował po drodze pacjentów. Po drodze mijamy jeden oddział, drugi oddział, wszedł, otworzył drzwi, porobił zdjęcia, za chwileczkę będzie publikacja w internecie, tak? A pan mi obiecuje, że pan tego nie będzie robił. Jak pan będzie chciał, nie będzie chciał. No mnie prawo, panie starosto, mnie prawo obowiązuje, prawda? No nawet jakbym zarejestrował, a nigdzie tego nie opublikuję, to w żaden sposób prawa nie złamię. Ja do tego tematu nie wracam, co pana obowiązuje, co nie. Pan ma swoje nie prawa. Nie pan mi w tej chwili mówi, co ja... Po drugiej stronie według dyrektora powiedział jasno i wyraźnie, my musimy mieć gwarancję. Pan nie przyszedł jako osoba prywatna odwiedzić kogoś. Pan przyszedł, okazuje się w tym momencie, musi pan przedstawił rejestrować pewne wydarzenia, które zachodzą w szpitalu. Rejestracja tych wydarzeń jest dobrowolnym
jakimś widzimisię każdego, kto chce przyjść. Tak ja bym w tym momencie wyjął jakąś kamerę, odczytał wszystkie sale i do czego to jest podobne? Nie wiem. Proszę, powiem pan jest pani starostą. To jest, proszę pana, tak, że nie chcę dalej kontynuować, bo przyjście tutaj nikt nie prosił, chyba że ktoś z państwa prosił, to proszę powiedzieć. Nie, nie prosił nas nikt, ale no bo też nie ma przesłanek do tego, żebyśmy nie uczestniczyli w społecznej radzie, no i to wszystko, no. Nie wiem, czy ktoś z państwa... Kto uczestniczy w radzie społecznej, też wyraźnie zapisane w ustawie o działalności. To jest dokładnie tak. Niech pan zawsze posiedzi z rządu. Przywieźć relacje, pokaże pan, że można wejść, kiedy pan chce zrobić, co chce, my się dostosujemy. Dobrze, a nie od drugiej strony. Jeżeli pan będzie tak grzeczny, pan poczeka, ja panu pokażę tą ustawę i pokażę, kto uczestniczył w radzie społecznej. Mhm. Dobrze, poczekaj. Prosiłbym bardzo nam w tej chwili pozwolić spokojnie funkcjonować. Dziękuję. O podstawie takiego działania pytamy dyrektora Sanockiego Szpitala Henryka Przybycienia. Ustawa o działalności leczniczej stricte reguluje sprawy działalności Rady Społecznej i również reguluje, kto uczestniczy w posiedzeniach Rady Społecznej. Zgodnie z artykułem 45 ust. 5 tej ustawy działalność Rady Leczniczej jest regulowana w ten sposób, że tutaj cytuję, w posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w przedmiocie leczniczym. Ustawa nie przewiduje tutaj możliwości uczestnictwa innych osób poza wymienionymi w posiedzeniach Rady Społecznej. Myślę, że w ten sposób ustawodawca stara się również zabezpieczyć interes publicznego zakładu opieki zdrowotnej, ponieważ na posiedzeniach Rady Społecznej są omawiane istotne informacje, można tutaj powiedzieć, związane z tajemnicą przedsiębiorstwa, które biorąc pod uwagę, że rynek usług zdrowotnych jest rynkiem otwartym, utrudniłyby publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działalność na tym rynku. Jakie tematy poruszono podczas społecznej Rady ZOS? Zakres tematów, jakimi zajmuje się Rada Społeczna, reguluje właśnie ustawa o działalności leczniczej. Rada Społeczna jest to organ opiniujący dla kierownika podmiotu leczniczego i między innymi Rada Społeczna opiniuje zmiany w strukturze działalności, rozszerzenie lub ograniczenie zakresu działalności, przyjmuje również informacje finansowe, opiniuje kwestie kredytu w formie uchwały. To są główne zadania Rady Społecznej. Mhm. Głośno ostatnio zrobiło się o kredycie, który Sanocki Szpital musi spłacać. Proszę nam powiedzieć, co to za kredyt, generalnie jaka jest suma kredytów, które ma do spłaty Sanocki Szpital? Proszę państwa, no jak każdy podmiot prowadzący działalność i korzystający z kredytów, również Sanocki Szpital z takich instrumentów korzysta. Natomiast powiem, że kwestia pewnego szumu medialnego wokół tego kredytu z roku 2015 jest dla mnie w pewien sposób niezrozumiała, ponieważ ten kredyt no jest następstwem jakby poprzedniego kredytu, który również brał szpital i musiał go odnowić. Natomiast szpital jakby w cudzysłowie bierze kredyt. To jest ogłoszone postępowanie przetargowe. Do tego postępowania przetargowego może przystąpić każda instytucja finansowa i każda instytucja finansowa może wygrać to postępowanie przetargowe. I dopiero po przeprowadzeniu takiego postępowania przetargowego jest zawierana odpowiednia umowa. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty, to Sanocki Szpital na dzień dzisiejszy ma kredyt inwestycyjny przeznaczony na modernizację i przebudowę budynku głównego szpitala. To jest alokacja oddziału kardiologii, profilaktyka, diagnostyka i leczenia chorób układu krążenia. To był kredyt w kwocie 3 milionów złotych, zawarty w roku 2009. Następnie to jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie angiografów do badań naczyniowych, uruchomienia pracowni radiologii. To jest kredyt w wysokości 2,5 miliona złotych, zaciągnięty w roku 2012.
Następny to jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wkładu własnego, termomodernizację obiektów SPZ w Sanoku, budowa skoncentrowanej dyspozytorni medycznej, rozbudowa szpitala w Sanoku poprzez budowę oddziału neurologicznego wraz z administracją oraz kompleksowa informatyzacja SPZ w Sanoku. To był kredyt na kwotę 1 240 000 zaciągnięty w 2013 roku. I ostatni kredyt to jest ten kredyt, który wywołuje tyle emocji. To jest kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na kwotę 3 800 000 zaciągnięty w grudniu 2015 roku. W momencie zaciągnięcia tych kredytów, suma tych kredytów wynosiła 10 540 000. Na dzień dzisiejszy kwota pozostała do spłaty to wynosi 4 577 000 plus odsetki w wysokości 311 000 za wszystkie te kredyty. Szpital tutaj nie zalega ze spłatą kredytów, jest zgodnie z zawartymi umowami, wszystkie kredyty są spłacane. Stoi szpital przed dylematem wzięcia kredytu, biorąc pod uwagę inwestycje, jakie planuje się do przeprowadzenia? Powiem w ten sposób. Postępowanie na kredyt zostało przeprowadzone przed złożeniem wniosku, dlatego że musieliśmy mieć zabezpieczenie na realizację tego projektu. Natomiast kredyt nie został jeszcze uruchomiony. Dostaliśmy tam dofinansowanie ze strony powiatu w wysokości prawie 1,5 miliona złotych i pierwsza rata, czy pierwsza faktura z tej realizowanej inwestycji będzie spłacana ze środków powiatu. Także kredyt na inwestycje związane z blokiem operacyjnym nie został jeszcze uruchomiony. A w planie to jest wysokość tego kredytu? W planie to jest w zależności od tego też, jak wyjdą postępowania przetargowe, ale kwota kredytu tam jest około 11 milionów złotych. Czy powiat sanocki jako organ jakby prowadzący odpowiednio finansuje szpital, jedną z najważniejszych instytucji w każdym samorządzie? No oczywiście szpital jest instytucją, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne, nie do przecenienia i szpital sanocki jest jednym z większych szpitali powiatowych, nie mówiąc, że jest jednym z dwóch, jeżeli chodzi o trzeci poziom w sieci szpitali. Natomiast na tak postawione pytanie trudno w sposób jednoznaczny odpowiedzieć. Jestem przekonany, że powiat sanocki finansuje, finansował i będzie finansował ten szpital na maksymalnym poziomie, jaki jest dla powiatu możliwy do udźwignięcia. O komentarz chcieliśmy poprosić w starostwie powiatowym w Sanoku. Starosta Roman Konieczny przebywa na zwolnieniu lekarskim i ma się z nami spotkać 16 lipca. W sekretariacie starostwa otrzymaliśmy ponadto informację, że wicestarosta Wacław Krawczyk wszystko, co miał do powiedzenia, przekazał w ostatni piątek 29 czerwca. A SOSW, jakbyśmy można było powiedzieć, co w ogóle z przyszłością SOSW? Tak. Czy jest prawdą, że jest jakiś projekt tego obiektu, może jakaś wizualizacja? To pan tu mówił, że jest. Pytamy, czy jest. Pytamy, czy jest. Makiety nie ma, wizualizacji nie ma. Dobra, a projekt jest? Będzie. Na wszystkie pytania przewiduję. Pan starosta Konieczny, gdyby nie był na L4, to by pan odpowiedział. Powiedział, że jak wróci z L4, chętnie zaprasza 16 poniedziałek, 16 lipca. Na wszystkie pytania odpowie. Panie starosto, pan odpowiada za oświatę w powiecie. A pan biskup się wypowiadał, jeszcze nie. A jakie to ma znaczenie? Pan biskup jest szeregowym radnym. W temacie oświaty pan biskup się wypowiadał. Pan biskup jest szeregowym radnym, nie ma wpływu na pracę. Był szeregowym i dalej się wypowiadał. Jaki problem? To się może dalej wypowiadać. To pana biskupa zapytamy, teraz jesteśmy. No tak się pan biskup zapytacie, to się idzie do. Panie starosto, pan jest wicestarostą, jest pan w zarządzie. Jestem wicestarostą jak najbardziej. Tu mówię, rozmawiałem dzisiaj z panem starostą Koniecznym, mówił pana Pniewskiego, zapraszam 16 do południa, chętnie mu udzielę odpowiedzi. Jest na L4 do tej pory. Rozumiem, że na powyższe pytania otrzymamy termin odpowiedzi w terminie ustawowym do 14 dni. Tak, tyle. Bo 12 dni mija dzisiaj od pierwszego. Porozmawiam z panem starostą, skoro mówił, że czeka na pana, to panu udzieli odpowiedzi. Dobrze, a w kwestii zespołu szkół numer 5? Tak mówię. Również.
Na wszystko pan starosta, bo takie są ustalenia. To nie tylko dzisiejszy dzień, ale również w roku ubiegłym, dwa lata temu, pan starosta koniecznie na te pytania odpowiadał. TV Podkarpacie.pl